Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na nowym filmie na kanale. Na filmie, który będzie gigantycznie ważny dla nas. I w tym filmie postaram się wypowiedzieć dlaczego. Jest to film pogadankowy, więc na samym początku jeszcze skin z Manki, strona do wymieniania swoich skinów. Oczywiście strona, na której można sobie poszukać craftów z kodem zone, elegancko, nie przedłużając 35% do doładowania. Od razu mówię, Nine robi na Twitterze. E, tutaj widzicie głosowanie na naklejkę. Po, podlinkuję je wam e, pod filmem tego tweeta. I teraz tak. Mam nadzieję, że mi się to uda przekazać. To będzie długi film. Bardzo. Bo to jest bardzo ważny temat. Ja, ja będę robił wszystko kurwa, co jest w mojej mocy. Będę naprawdę maksymalnie wulgarny. Bo to jest tak jak z ziemniakami i z prostytucją. Że tutaj ja mam rację. Po prostu. Bo ja jestem najlepszy. <noise> Oczywiście żartuję, ale. Rozgadałem się i widzicie, mi przerwano. Ale powiem w ten sposób. Mamy dwa loga, tak? Bez tła i stłem. Mamy emblemat. I teraz tak. Co komu się podoba? Powiedzmy, że 30% wybiera to logo ludzi. 70% wybiera to logo. Spoko. Ok. Nie mam z tym żadnego problemu. Co komu się podoba, niech to zaznaczy. Jeżeli ktoś, kto to dodaje, będzie w tej grupie, wybierze to. Jeżeli ktoś to będzie, to, kto to dodaje, wybierze to. Spoko. I z tej perspektywy konsumenta mi to jest obojętne. Bo ja jako konsument nie mam żadnego. Ja, ja jestem osobą, która nie ocenia niczego. Ja nie mówię, jakby fajnie, niech będzie ładne logo, czy fajnie, bo ja takie chcę. Nie obchodzi mnie to. Bo to tak jakby. O co chodzi, że ja chcę? W ogóle ja chcę. To jest totalnie inny dla mnie wątek. Ja nie chcę tego dla siebie. Ja chcę tego dla Polski, kurwa. Już mówię o co chodzi. To jakie logo zostanie wybrane w tym momencie, to nie jest jakby decyzja na zasadzie: hej, nasz timek będzie sobie występował, i będziemy mieli trochę inną naklejeczkę, ale i tak ten, kto ma kupić, to kupi, i ten, kto ma nakleić, ten naklei. Właśnie nie. Jest to totalnie inna sytuacja. I o co z tym chodzi? Powiedzmy, kto nakleja naklejki. Kiedyś myślałem, że naklejki się nakleja z sentymentu. Tak mi się kiedyś wydawało. Że naklejki się nakleja często ze względów politycznych. Ale potem tak pomyślałem, się zastanowiłem, gdyby polityka i w ogóle sentymenty miały tak bardzo decydować, to które naklejki by były najbardziej obszczanymi naklejkami? A przynajmniej z mojej perspektywy, tak pomyślałem. No, naklejki pełne pewnej. Amerykańskiej organizacji, która wykupiła cały rosyjski zespół. Już wiecie, jaka? Cloud9, dokładnie tak. I te naklejki by były bardzo zlane. Co się okazuje, są one najdroższymi naklejkami na Antwerpie. Jednymi z do, totalnie dominujących. Jaka naklejka na Antwerpie jest najdroższa? Taka, która ma ładne, smukłe, proste logo. Akurat rox. Która stała się logiem, pomimo tego, tak jakby, że nie jest. Jakie naklejki w ogóle dominują w cesie. Jaki jest sposób na to, żeby w CS-ie coś sprzedać? To musi być proste, pasujące do czegoś i ładne. W cesie nie, nie można jakby nasrać czadem, żeby coś sprzedać. Bo to nie działa. W CS-ie sprzedaje się. Minimalizm. Co jest ważne w naklejce? Żeby po pierwsze była duża. Po drugie, żeby mało na niej było. To jest bardzo ważne. Yy, I teraz kilka przykładów. Yy, akurat to na to Zwincer będzie potrzebne trochę później. Ale zapamiętajcie, że Stockholm 40, Holo 50, 60. I teraz ja poruszę temat naklejek z emblematami. Jaka naklejka z emblematem kojarzy się jako taka, która się bardzo dobrze udała? No, Big. To jest naklejka z emblematem, która się bardzo, ale to bardzo dobrze udała. Dlaczego ona się udała? Bo jest perfekcyjnie wpasowana w koncepcję tworzenia naklejek ze Sztokholmu. Ten emblemat wyciąga z niej to, co jest najlepsze. I to jest właśnie jej siła. Że on ją powiększa. Tworzy więcej przestrzeni do efektu holo. Czy ta sama sytuacja zaszła z nine? Według mnie nie. Gdybyśmy dostali naklejkę, gdzie mamy zero tła, to po pierwsze. Po drugie, hologramowane napisy, hologramowane to logo, hologramowane buźki i tak dalej. Gdybyśmy dostali coś takiego, biorę to w ciemno. Okej. Okay. Weźcie wszystkie moje pieniądze, biorę to do takiej sytuacji nie ma, ponieważ to co najprawdopodobniej dostaniemy, to będzie jakieś tam tło zrobione. Mam nadzieję, że z boku. Fajnie by było, gdybyśmy dostali w końcu coś, co będzie dodatkiem do loga, a nie truem, które niszczy wszystko. ale To już abstrahując od tej sytuacji. Fajnie by było po prostu dostać coś na zasadzie kolonii 2016 bądź katowic 2015. Ja tu nie mówię, żeby było takie samo, tylko żeby było coś w stylu, bo po prostu jakby, kiedy będziemy mieli. nie no ja wiem, bo ja, ja nie potrafię patrzeć na to, że dostaniemy nagle taki kwadrat. O, tu będzie jakby jakaś tam palma, albo nie, tu w ogóle będzie wieża Eiffla zrobiona. Nie, o to powiedzmy, że, że jest wieża Eiffla, yy, a tu mamy bagietę taką o, przeciągniętą. No nie, to takiej rzeczy po prostu ja nienawidzę. Gdybyśmy na przykład dostali takie logo. I tu byłby, dajmy na to w tle taki o trójkącik z blasta. Zajebista sprawa. Biorę to, no nie? Ale to nie o to chodzi. Po prostu chodzi o to, że emblemat się może sprzedać, jeżeli jest dobrze zaaranżowany. Niestety, ta aranżacja może nie wyjść najzwyczajniej w świecie. I teraz mm, przykład. Co się dzieje? Właśnie, zobaczcie, bo ja to pokażę w tym momencie. Mamy to big hollow, nie? I mówicie, i potem mamy big holo z Antwerpu. Zobaczcie, emblemat jest dużo droższy, niżeli ta wersja bez. Dlaczego? Ponieważ nie jest wypełniony. Taka jest prawda. Gdyby to było wypełnione i ten czarny, byłby czarny napis, wtedy według mnie ten big byłby w wyższej cenie, niżeli jest. Nie wiem, czy by przebił swój odpowiednik ze Sztokholmu, bo Sztokholm po prostu wpasował się w to, co, to, jak on wygląda idealnie, ale byłby wyżej. O to chodzi, żeby walczyć o ten design. Ponieważ kto będzie naklejał to Nine, jeżeli będzie naklejka brzydka? Polacy, którzy będą fanami. Kto będzie naklejał Nine, jeżeli naklejka będzie prosta i ładna? Kurwa, wszyscy. Tu nie, to nie jest walka o to, że ktoś sobie naklei naklejkę. To jest walka naprawdę o potężne pieniądze. I dla organizacji, i dla samego Valve. Bo Naklejka, która wpasuje się w jakiegoś skina, tu się wpasowuje w PrintStream. To jest PrintStream. Dosłownie to jest naklejka na PrintStream. To jest jeden z najpopularniejszych skinów w grze. Jeżeli zrobicie naklejkę, która wpasowuje się w czarne skiny, białe skiny, która jest uniwersalna i tak dalej, to to będzie naklejka. Naklejana na po prostu potężną skalę, bo ludzie nie naklejają tego z sentymentu tylko dlatego, bo im się podoba. Tak już to funkcjonuje. We wszystkich statystykach naklejalności to widać. Tak to działa. Więc jest to potężnie ważna sprawa. Dlatego ja namawiam Was, żebyśmy wybrali tę naklejkę, która się bardziej sprzeda, a nie tę, która nam prywatnie się podoba. Wybierzmy po prostu to, co nasza, nasza drużyna sprzeda. Bo my nie możemy patrzeć na zasadzie, ...ej, bo ta buźka to śmieszna. Ha, ha, ha. My musimy patrzeć, hej, jestem y, Zumba Zumbadygdy, nie? Z y, powiedzmy sobie Kazachstanu. Gram sobie y, mecza od czasu do czasu z kolegami. Kupiłem sobie ostatnio print streama, bo tata sprzedał kontener ropy. Yy, I kurde, chciałbym sobie nakleić na niego naklejki. Na tego print streama. No i wątpię, że Kuk by włók do dygdy. Weźmie i powie. Haha, ha, ale śmieszna buźka! Ha, znak towarowy. Super. Tylko on powie, jakby chce mieć proste, fajne. gówno. hehe, <noise> super. No i to jest właśnie ta cała sprawa. Na tym to polega. Że my nie walczymy o Polaków, o to, żeby polskie community miało y, naklejeczki z buźką. My o to nie walczymy, bo to, to nikogo nie obchodzi. Ja proszę, naprawdę, jeżeli ktoś z to, to zrobi. Znaczy, jeżeli y, ktoś to widzi, zróbcie najprostsze autografy, jakie się tylko będzie dało. Ja wiem, że one są już zrobione, to jest akurat problem, ale. Żeby te autografy były proste, bo proste rzeczy się sprzedają najlepiej. Po prostu to trzeba sprzedać. Tu, tu nie można, wiecie. Kiedy się popatrzy na Rio, dajmy na to Rio 2022 Gold. Tak wrzućmy. E, jakie goldy są najdroższe? No, dwa typy: albo popularnych zawodników, <grym> albo węzyk. Kurwa, no węzyk! No czaisz węzyk! Chłop z Greyhound, co to jest Greyhound? Kto gra w Greyhound w ogóle? To są, jacyś, to są jakieś kangury z Australii. Chłop ma wężyka, Czajsz, on ma wężyka po prostu. Dlatego kosztuje 360 zł, a, a chłop, który nie ma wężyka, na fani, jeden z najpopularniejszych zawodników, totalnie, na fani, to jest na fani. To jest Cloud9, halo? On kosztuje 80. To jest ta różnica dalej, ja, ja nie muszę iść daleko, jakby. Halo, antwerp. Holo. Zobaczcie, prosta sprawa. Chłopce o przekreślił. Kosztuje 850 zł, bo się Chińczykom spodobało. Tu mamy zawodników, y, dajmy na to, z Fury. Naj najbardziej prestiżowa y, drużyna w Brazylii. Trzeba to powiedzieć, z największym fanbazem. I co? Gówno! 28 zł. To jest też bardzo dużo. Drop też ma ładną naklejkę, ale to nie nawiązuje jakby tym klimatem. To jest taka... Taka gówno różnica, to jest takie. Takie nic. Naprawdę to jest. To jest tak łatwo popsuć. I tu macie zawodników, którzy się wyróżniają, nie? Którzy naprawdę samymi sobą sprzedają naklejki. Widzicie? I nagle znikąd pojawia się chłop z wielorybkiem. O to chodzi. Tak to wygląda. Dlatego prosty design jest lepszy od tego złożonego. Nieważne, czy Wam się to podoba, czy nie. Taki jest mój apel. Podlinkuję w opisie. Trzymajcie się. I hej.